Hello dears! Jak zapewne się domyślacie, reprezentujemy nauczycieli języków obcych w naszej szkole. I z tego miejsca chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do 8. Liceum w Rzeszowie, bo myślę, że szkoła ta daje Wam niesamowite możliwości, jeśli chodzi o naukę języka obcego, o naukę języka angielskiego. Nasi uczniowie już od pierwszej klasy pracują z podziałem na grupę mniej zaawansowaną i bardziej zaawansowaną. I już w pierwszej klasie mają 4 godziny języka angielskiego tygodniowo. Oczywiście w kolejnych klasach ta ilość języka angielskiego się zwiększa. Ucząc języków obcych, wykorzystujemy nowoczesne technologie edukacyjne oraz bardzo szerokie zasoby internetowe i dzięki temu nasze lekcje stają się bardziej atrakcyjne dla uczniów. Zwróćcie uwagę, że 8 liceum to szkoła aktywna społecznie, zatem nasza młodzież podejmuje szeroki zakres działań na rzecz innych ludzi, a my, nauczyciele języków obcych, cały czas ich w tym wspieramy. Oprócz tego, że jestem nauczycielem języka angielskiego, jestem też jednym z opiekunów samorządu szkolnego, w ramach którego organizujemy wiele wydarzeń, na przykład cykliczny konkurs piosenki obcojęzycznej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wyłania wokalne talenty naszych uczniów, oraz dyskoteki szkolne. Jesteśmy też otwarci na propozycje uczniów. Hola, ¿qué tal? Ja nazywam się Kulasa Sabina i prowadzę zajęcia z języka hiszpańskiego w 8. liceum. Jeśli chcecie poznać język niezwykłego profesora z La Casa de Papel, zapraszam, gwarantuję owocną naukę. Adios, chicos! Oprócz języka angielskiego i hiszpańskiego, o czym wcześniej mieliście możliwość posłuchać, również macie możliwość uczenia się języka niemieckiego w ilości 2 godzin jako język drugi obcojęzyczny. W naszej szkole macie również możliwość uczenia się języka chińskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Poza tym organizujemy liczne spotkania z gośćmi zaproszonymi, ze studentami z zagranicy, oczywiście w języku obcym. Pomagamy wszystkim uczniom. Dbamy o uczniów uzdolnionych, ale również pomagamy tym, którzy mają jakieś zaległości z poprzednich etapów edukacyjnych albo uczą się troszeczkę wolniej. Nauczyciele organizują konsultacje grupowe albo indywidualne dla tych uczniów po to, żeby pomóc im osiągnąć sukces. Ósme Elo to bardzo dobry wybór. Welcome everyone, we are waiting for you.